Obecnie w Polsce nie ma tygodnia, gdzie by nie toczyło się jakieś postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziom. Nie jest ważne, co jest zarzutem. Chodzi o to, żeby prowadzić postępowanie, jak w procesie Kawki. Tak naprawdę chodzi o zastraszenie środowiska sędziowskiego. Zrób tak, jak od ciebie oczekujemy. Pójdź na kompromis, a później kolejny, aż się ześlinisz do końca. Władza chce sterować sędziami. Wydacie wyrok niekorzystny dla rządzących, spotka was kara. Prokuratura wystąpiła o uchylenie mojego immunitetu sędziowskiego. My teraz nie mamy wyboru. Musimy zrobić po prostu wszystko, żeby naszą solidarność utrzymać. W ciągu ostatnich 5 lat wnieśliśmy ponad 20 spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Walczymy za pomocą prawa. Pokazujemy, że wszystko, co ta władza robi z wymiarem sprawiedliwości, jest nielegalne. To jest po prostu moim obowiązkiem, zwłaszcza teraz, kiedy strajk kobiet walczy o prawa obywatelskie, kiedy młodzież wychodzi na ulicę, kiedy obywatele są szykanowani. Każdy Europejczyk ma prawo do niezależnego sądu i po to tutaj jesteśmy. Czy chcemy zlikwidowania trójpodziału władzy i wyprowadzenia nas z Unii Europejskiej? Nie mogę wam obiecać, że tę bitwę wygramy, ale sędziowie pokażą, że są w stanie wszystko zrobić w obronie konstytucji. A gdyby przyszedł taki moment, że nas zabraknie, to po prostu mówcie swoim dzieciom, że kiedyś były wolne sądy. Sędzia Igor Kuj.